464, projekt zarządu w sprawie projektu uchwały 366 dotyczący podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania kredytowe 1030 przedziału do realizacji w roku 2013. Paragraf pierwszy. Postanawia się uruchomienie następujących zadań priorytetowych. 1. Szkoła podstawowa nr 95 ulica Gdańska, prace interwencyjne związane z zabezpieczeniem przed zalewaniem pomieszczeń 1600 zł. 2. punkt. Szkoła podstawowa nr 95 ulica Gdańska 1900 zł. Wymiana okien i montaż dwóch siłowników odpowiedzialnych za sterowanie trudnością można. 3. Samorządowe przedszkole nr 20 ulica Ułam 38. Odmalowanie kartki schodowej za kwotę 2500 zł. Paragraf drugi. Kwota wysokości 6 tysięcy pochodzi z zadania pod nazwą wykonanie aktualizacja strony internetowej Rady Dzień 3 w Drzewom. Jest jasna. Przekazaliśmy na stronę internetową 10 tysięcy. To się nam bardzo długo ciągło, podpisywanie umów i tak dalej. Podpisaliśmy tą umowę na 4 tysiące, 6 tysięcy, żebyśmy wykorzystali, więc poszliśmy w tym kierunku, że no, wcześniej w sesji lipcowej podjęliśmy uchwałę, której przekazaliśmy na szkołę 95 4 tysiące złotych na zabezpieczenie przed zalewaniem. Pani dyrektor później przysłała do nas pismo, że to była kwota netto, brutto to była 500-600, więc dokładamy to 1600. I od razu poszliśmy w tym kierunku, żeby wymienić w tym pomieszczeniu okna, jak również siłowniki elektryczne, bo to są okna dosyć wysokie, to jest tak jakby jak ta antresola, więc na takiej wysokości też za każdym razem stała otwiera te okna, więc to będzie sterowane elektrycznie. Trzecia rzecz, przy szkole samorządowej ulica Ułam 38 były tam wymieniane ciągi wentylacyjne, zabrakło pieniędzy już na odmalowanie. Pani dyrektor prosiła o większą kwotę. No z tych pieniędzy, które nam zostały przekazane, 500 zł na samą farbę, będzie musiał pracownik tego przedszkola odmalować to. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za poparciem druku nr 464? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.